Witamy w kolejnym odcinku Ubierz się w Karko. W tym odcinku zaprezentujemy Wam stylizacje walentynkowe. Zapraszamy! Pierwszymi stylizacjami, jakie chcieliśmy Wam zaprezentować, jest sukienka Ursula, którą ma Gosia na sobie. Jest to sukienka bardzo wygodna, dresowa, z gumką w pasie i z bardzo ładnym zameczkiem po całej długości, który się całkowicie rozpina. Ursulę również mamy w różnej tonacji kolorystycznej. Gosia przy wzroście 163 ma na sobie rozmiar 50. Ja natomiast mam na sobie sukienkę Honorata. Sukienka Honorata, z przodu taka niepozorna, elegancka, tak? Ale z bardzo pięknym, ozdobnym zamkiem z tyłu i z pięknym dekoltem. Ja przy wzroście 1,70 m mam na sobie rozmiar 38. Kolejnymi naszymi stylizacjami w pięknych kolorach różu jest sukienka Marisa, którą Gosia ma na sobie. Jest to sukienka taka zwykła, prosta, ale jednak elegancka, z bardzo ładnym dekoltem. Co mogę jeszcze o niej powiedzieć, że przy doborze rozmiaru zawsze lepiej wziąć sobie rozmiar większy, gdyż jest materiał nierozciągliwy. Ja na sobie mam sukienkę z bardzo fajnego materiału rozciągliwego. Jest to sukienka Nora z ozdobnym zamkiem, który rozpina się po całości i z ozdobnymi srebrnymi lampasami. Ja na sobie mam rozmiar 38, Gosia na sobie ma rozmiar 50. Teraz prezentujemy nasze sukienki. Nasze takie bestsellerki. Sukienkę Roxy bardzo dobrze znacie. Sukienka Roxy ma piękny kopertowy dekolt, odciętą tutaj taki pas talii i piękne marszczenia z zakładanym rozporkiem. Tutaj można sobie nóżką zagrać. Gosia ma na sobie rozmiar 50-52. Ja mam na sobie sukienkę Aiszy. Sukienka Aisza również ma kopertowy dekolt. Tu na górze, jak widzimy, ma więcej marszczenia, tak dla osób, które mają małe piersi, tak jak ja, optycznie powiększają, a dla osób, które mają większe piersi, pięknie ten materiał się naciąga i wypełnia. Do tego ma przepiękne rękawy z dwiema falbankami. No i co jeszcze można powiedzieć? Na kolację walentynkową lub wieczór w domowym gronie, jak najbardziej. Teraz na sobie mam sukienkę dobrze Wam znaną, jest to sukienka Petarda, jest bardzo kobieca, dla kobiet, które lubią się wyróżniać. Jest uszyta z ekoskóry, w zestawie ma pasek z ozdobną klamerką, piękny kopertowy dekolt. Gosia ma na sobie sukienkę Paulinę. Sukienka Paulina jest uszyta z bardzo elastycznego materiału, z takiej przyjemnej, z przyjemnego. W zestawie ma paseczek i ma ozdobne guziczki, które rozpinają się po całości. Jest taka delikatna, skromna, a jednak podkreśla atuty Gosi. Teraz Gosia ma na sobie sukienkę naszą nowość, jest to sukienka Harper. Sukienka jest odcinana w pasie z paseczkiem w tym samym materiale. U góry ma ładną pliseczkę i jest tutaj tak troszeczkę więcej materiału, żeby tak fajnie zbluzować. Tutaj Gosi bardzo pięknie podkreśla piersi, ukrywa brzuszek i tu tak, mamy takie fajne zakładeczki, gdzie ona podczas chodzenia bardzo fajnie pracuje i długi rękawek zakończony gumeczką. Gosiu, może się obrócisz, jak z tyłu wygląda. No dla mnie Gosia wygląda w niej bardzo pięknie. Ja natomiast mam na sobie naszą sukienkę Sylvana. Jest to sukienka ołówkowa, jest od pasa, tu jest przecięcie z gumeczką, która tak fajnie trzyma, nie uciska, jest marszczona do końca i z tyłu ma przepiękne rozcięcie, taką łezkę. No oczywiście trzeba założyć odpowiednią bieliznę do niej. Ja na sobie mam rozmiar 38, Gosia na sobie ma rozmiar 50. Teraz Wam pokażemy sukieneczki takie proste w kroju, luźniejsze, dla pań, które nie lubią podkreślać swoich kształtów. Więc Gosia ma na sobie sukienkę Nila. Sukienka Nila jest na podszewce z szyfonem na górze, z ozdobnymi rękawami, z takimi fajnymi pliseczkami. Ja natomiast mam sukienkę Klementynę. To jest sukienka prosta, taka dziewczęca, jak dla mnie, z pięknymi rękawami, bufkami, takimi ozdobnymi. Ja na sobie mam rozmiar 42-44, gdyż jest to materiał nierozciągliwy, więc wolę troszkę mieć większy. Gosia ma na sobie rozmiar 50. Teraz na sobie mam komplet Balwina, jest to nasza nowość. To jest bluzka satynowa z marszczeniem na środku, z bardzo pięknym dekoltem. Do tego jest spódnica. Spódnica jest prosta, ale ma bardzo fajny rozporek z boku z marszczeniem, gdzie możemy sobie regulować długość spódnicy. Jest w wysokim stanie, więc tutaj fajnie się trzyma i nie musimy się martwić, że się zsunie bądź podniesie do góry. Gosia ma jedną z moich ulubionych sukienek w naszym sklepie. Jest to sukienka Oliwia. Sukienka ma delikatny dekolt. Jest odcinana w pasie z taką delikatną gumeczką, która trzyma, ale nie uciska. Do tego jest w zestawie pasek. Piękne, ozdobne rękawy i to, co w niej lubię najbardziej, to, że ma dłuższy tył. Gosiu, weź się obróć. Proszę zobaczyć, że ta sukienka pięknie pracuje razem z kobietą, która ją nosi. No dla mnie rewelacja. Myślę, że w takiej stylizacja spokojnie z mężami mogłyśmy iść na jakąś randkę do restauracji. Teraz prezentujemy sukienki, które są uszyte z bardzo fajnych, elastycznych materiałów z pięknymi dekoltami. Gościa ma sukienkę Kinga z okrągłym dekoltem i ona ma krój trapezowy z kieszonkami na bokach. Na przykład coś sobie można rzucić do środka. Długość za kolanko. Gościa ma na sobie rozmiar 50 przy wzroście 163. Ja mam na sobie sukienkę Rebekę. Sukienka Rebeka jest długim rękawem z kopertowym dekoltem, odcinana w pasie i ma do tego sznureczek, który można zawiązać go z tyłu, jak i ozdobnie z przodu. Sukienki są bardzo wygodne. Myślę, że na taką romantyczną kolację we dwoje w domu spiszą się idealnie. Teraz prezentujemy paniom nasze kombinezony, dla tych, które wolą spodnie. Tu mamy tak. Gościa ma na sobie kombinezon Zyta. Kombinezon Zyta jest zapinany tak delikatnie na ukosie, z kołnierzykiem, z ozdobnymi guziczkami. Jest oczywiście odcinany w pasie. Gościu ma kieszenie, bo nie, a tak, ma malutkie kieszenie i proste nogawki. Gościa ma na sobie rozmiar 54-56 ze względu na to, że materiał nie jest rozciągliwy, co Gosia na co dzień nosisz 50, prawda? Ja mam na sobie rozmiar 40, to jest sukienka, przepraszam, kombinezon Kalina. Kombinezon osobiście bardzo mi się podoba ze względu na ten dekolt. Jest dekolt taki a la hiszpanka. Tutaj oczywiście można go sobie ściągnąć bądź rozszerzyć wedle uznania. Góra jest delikatnie zbluzowana. Do tego jest w komplecie paseczek z klamerką. No i proste nogawki i to, co ja uwielbiam, to kieszenie. Dziękujemy, że byłyście z nami. Mam nadzieję, że nasze propozycje walentynkowe przypadły Wam do gustu i którą z nich wybierzecie na romantyczny dzień, Dzień Zakochanych. Zapraszamy do polubienia naszego kanału. W komentarzu, przepraszam, w opisie mamy dla pań bardzo fajny rabat i zapraszamy serdecznie na nasz kolejny odcinek. Do zobaczenia.